Ja występuję z innej pozycji niż większość osób wypowiadających się, ponieważ spoza systemu edukacji i wychowania, więc mogę sobie pozwolić na nieco inne spojrzenie, mianowicie spojrzenie ustrojowe i geopolityczne. To wszystko, co Państwo mają szansę usłyszeć w przestrzeni publicznej na temat edukacji włączającej, to wszystko, co płynie z czynników oficjalnych, czyli te filmiki pokazujące szczęśliwe, wesołe dzieci, rodziców szczęśliwych, zadowolonych, gdzie ich dzieci mają pełen rozwój, zapewniony na miarę swoich możliwości i tam dostosowanie do wszystkiego i to najbliżej miejsca zamieszkania, bo szkoła jest świetnie przygotowana. I to wszystko oczywiście jest poparte osiągnięciami najnowszej nauki, badania. I cały świat to robi i musimy to robić i nie ma innej drogi, po prostu wszyscy tego chcemy. To wszystko, mówiąc delikatnie, mija się z prawdą. Nie ma to żadnych podstaw faktycznych, nie ma żadnych podstaw badawczych do tego. Przejrzałem opinie tych autorów tego modelu polskiego i również modelu europejskiego. To są osoby z tytułami naukowymi, które są zatrudnione na różnych uczelniach i oni są zazwyczaj pedagogami specjalnymi i oni właśnie wyznaczają edukację białego człowieka dla wszystkich. Czyli oni w świecie białego człowieka wyznaczają modele edukacji, pedagodzy specjalni. Nazywam ich inkluzjonistami, celowe nawiązanie do iluzji. Więc przejrzałem ich dokumenty, przekopałem się przez te tysiące stron i zrozumiałem, co tam jest napisane. Ale żeby zrozumieć ten cały koncept, to trzeba pójść poza sam system edukacji i sprawy związane z edukacją. Trzeba pójść szerzej, więc rozszerzyć się również na kwestie geopolityczne. Sporządziłem dwa opracowania. Opracowanie na temat modelu europejskiego edukacji włączającej i na temat modelu polskiego. Powiem Państwu, z jakich źródeł korzystałem. Podstawą były materiały Europejskiej Agencji do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Tam jest około ponad 30 dokumentów. One mają długie nazwy, więc nie będę ich wymieniał. Nazwę to dorobkiem agencji. Oprócz tego są dokumenty międzynarodowe. Mianowicie rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ Przekształcamy nasz świat, agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dokumenty Unii Europejskiej, czyli konkluzje Rady Europejskiej w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia z 2014 roku. Strasznie długie nazwy. Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2020. Deklaracja paryska ministrów edukacji z 2015. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2010 i bardzo ciekawy dokument, projekt Europa 2030, wyzwania i szanse. Sprawozdanie dla Rady Europy sporządzone przez grupę refleksji dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, to jest z 2010 roku. Poza tym bardzo cenne były dokumenty eksperckie, mianowicie raport agencji McKinsey z 2007 roku, jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze. Raport OECD, ocenianie kształtujące, poprawa uczenia w klasach szkoły średniej. Raport profesora Michaela Fulana, wybór złych sterowników w całościowej reformie edukacji z 2011 roku. I bardzo cennym źródłem do zrozumienia całej koncepcji są publikacje takich panów, takich autorów jak Klaus Schwab i Yuval Harari, bo oni opisują pewien model społeczeństwa przyszłości, do którego zmierza edukacja włączająca. Edukacja włączająca, inaczej zwana też inkluzyjną lub inkluzywną, jest częścią szerszej koncepcji, koncepcji inkluzji. Inkluzja jest zlepkiem ideologii, jest sama w sobie pewną ideologią, która ma w sobie cały zlepek ideologii i jest również częścią ideologii zrównoważonego rozwoju. To wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Inkluzja, jak tutaj Państwo widzą na obrazkach, które są za mną, inkluzja nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych. To jest wersja dla nas.
ponieważ my jeszcze nie jesteśmy przygotowani na inkluzję wszystkich zboczeń seksualnych, a inkluzja zawiera wszystko, mamy zaakceptować wszystko. Normalne społeczeństwo normalnych ludzi ma zaakceptować wszystko to, co jest nienormalne. I niepełnosprawni są tylko wytrychem. Przy czym pokazuje się głównie niepełnosprawnych na wózkach, ale tak naprawdę chodzi o niepełnosprawnych intelektualnie, szczególnie w stopniu głębokim. Kto to robi u nas? Już wspomniałem o naukowcach z tytułami naukowymi, którzy się tym zajmują. Oni za nasze pieniądze publiczne robią te rzeczy. Co można powiedzieć o ich profilu ideologicznym? Są to z przekonania marksiści, postmoderniści i pedagodzy krytyczni. Czyli oni system edukację powszechną rozumieją jako sposób do zmiany społecznej, do przeprowadzenia rewolucji. Do czego dążą? Do tego, do czego dążą ideologie postmodernizmu, z których właśnie wywodzi się ideologia inkluzji, czyli oni to nazwali sprawiedliwością społeczną, ale to nie jest to, co my myślimy. Sprawiedliwość społeczna według inkluzjonistów, według postmodernistów, według neomarksistów i według tych wszystkich organizacji międzynarodowych, które za tym stoją, jest dostosowaniem się normalnego społeczeństwa do wszystkich nienormalności. To promują potężne organizacje międzynarodowe. W Europie jest to Komisja Europejska, Unia Europejska generalnie. Na świecie jest to ONZ poprzez swoje agendy. Oczywiście za tymi instytucjami stoją właściciele światowego kapitału. Bardzo potężni, bardzo bogaci ludzie. Nazwisk tutaj nie ma co wymieniać, bo nie ma to w tej chwili dla nas znaczenia. Chodzi o to, że ta cała inkluzja, edukacja włączająca jest ściśle skomponowana z ich interesami. Dlaczego? Ich interesem, bo to są wielcy biznesmeni, ich interesem jest prowadzenie globalnej działalności bez żadnych przeszkód. Dlatego oni dążą do stworzenia jednolitego rynku światowego. To wymaga, żeby nie było państw narodowych. Jak są państwa, to są jakieś blokady, są granice i są ograniczenia. Ale oni dążą również do stworzenia globalnego społeczeństwa, obywatel świata. To ma być człowiek, który jest wszędzie taki sam. Różnorodność, ale taka sama, według tych samych formuł, według tych samych form. Różnorodność sformatowana, dlatego dążą do zniesienia narodów. Co im przeszkadza? Oprócz państw i narodów przeszkadza im rodzina. Rodzina jest podstawową jednostką samowystarczalną, jednostką gospodarczą również. Ludzie, którzy są w rodzinie, nie potrzebują tylu kredytów bankowych, co samotni. Nie potrzebują tylu różnych produktów, co samotni, bo tam różne koszta rozkładają się na większą grupę. Poza tym tam się przekazuje wiedzę, tam się przekazuje mądrość. Oni tego nie chcą. Oni chcą, żeby ludzie absorbowali tylko tą wiedzę, którą oni im podadzą poprzez swoje systemy podawania wiedzy, bo media również do nich należą, internet również do nich należy. Co im jeszcze przeszkadza? Państwa, narody, rodziny, religia. Ale jaka religia? Religia katolicka im przeszkadza. Inne są łatwe do wkomponowania. Religia katolicka, która posługuje się obiektywnym systemem wartości, jest dla nich największym wrogiem, dlatego bardzo silnie walczą z religią katolicką. Starając się zresztą przejąć wpływy w centrum zarządzającym Kościoła katolickiego. I co im jeszcze przeszkadza? Bardzo przeszkadza. Umysł. Człowiek, który ma wiedzę, ma umiejętności i ma logiczne myślenie i ma odporność psychiczną. Do tego oni dążą, żeby człowiek nie miał wiedzy, nie miał umiejętności, był słaby psychicznie, był zależny od systemów wsparcia, żeby był niesamodzielny. Ponieważ ludzie, którzy mają wiedzę, zrozumieją w końcu, że są oszukiwani. Zrozumieją w końcu, że ta cała heca klimatyczna to jest ściema, to jest nieprawda. Zrozumieją w końcu, że te wszystkie zwierzęce sprawy to jest też nieprawda. Że te wszystkie sprawy LGBT-owskie To jest wymysł, to jest fikcja literacka. Dlatego trzeba człowieka pozbawić wiedzy, ale trzeba też pozbawić logicznego myślenia. A uczenie się wiedzy klasycznej w sposób klasyczny, tam gdzie są wymogi, gdzie są podstawy programowe, gdzie są oceny, oprócz tego, że wyposaża człowieka w wiedzę, wyposaża również w umiejętność logicznego myślenia przyczynowo-skutkowego. Dlatego oni dążą do zniesienia nauczania
do zniesienia oceniania, do zniesienia podstaw programowych i zastąpienia tego relacjami emocjonalnymi, bo emocjami oni potrafią sterować, wiedzą jak to robić. Już od czasów Freuda nauczyli się. No i odporność psychiczna. Do tego służy nasycenie szkół psychologią, psychologizacja edukacji. Psychologia, współczesna psychologia dzielnie walczy z problemami, które sama stwarza. Współczesna psychologia człowieka redukuje do poziomu neuronów, czyli do poziomu biologicznego zwierzęcego i zajmuje się jego popędami, jego emocjami, jego reakcjami fizjologicznymi, z zaspokajaniem potrzeb. Tam nie ma żadnej duchowości, nie ma żadnych głębszych odniesień. Jest dobrostan i tym się zajmuje psychologia. O dobrostanie spróbuję jeszcze coś powiedzieć później. Żeby to zrealizować, potrzebne jest społeczeństwo globalne, społeczeństwo wiedzy również, tutaj już padła ta nazwa. Społeczeństwo wiedzy jest społeczeństwem pozbawionym wiedzy tak naprawdę. Wiedzę ma mieć system, wiedzę mają mieć globaliści, czyli właściciele globalnego kapitału, a ludzie pozbawieni wiedzy mają dostawać wydzielone porcje do tego, do czego są akurat potrzebni. Jak rozbić narody? Nasycić je różnorodną imigracją. Najlepiej im dalej ta imigracja przychodzi, tym lepiej. Jak do Europy, to najlepiej z Afryki, z Bliskiego Wschodu i islam, żeby był. No bo ludzie islamu mają we krwi posłuszeństwo wobec totalitarnej władzy, to jest na rękę globalistom. Ludzie Zachodu są wykształceni, ukształtowani przez kulturę katolicką, dlatego nie chcą akceptować władzy totalitarnej. Do tego wszystkiego uznali, że przyda się im system edukacji, ponieważ tam każdy człowiek jest w tym systemie edukacji przez długi czas i podlega tym zasadom, które tam panują. Tylko ten system w tej chwili naucza wiedzy, naucza umiejętności i wyposaża w kompetencje obywatelskie. Natomiast wychowaniem zajmują się rodzice, zajmuje się otoczenie kulturowe. Jest to rozróżnione. Szkoła przede wszystkim transferuje wiedzę, a aspekt wychowawczy w szkole jest subsydiarny, jest dodatkowy. Przede wszystkim wiedza jest, szkoła jest instytucją wiedzy i oni dążą do zniesienia tego, do zamiany szkoły w instytucję wychowawczą, w instytucję opiekuńczą. Właściwie nawet nie tyle wychowanie tam ma być, ile formatowanie. To ma być opieka. Szkoła ma być takim przedszkolem, zakładem terapii, warsztatem terapii zajęciowej, świetlicą, gdzie wszyscy mają być, wszyscy różnorodni, mają się dobrze wszyscy czuć razem. Dlatego oni dążą do nasycenia szkół dwoma rodzajami różnorodności. Po pierwsze, różnorodność imigrancka. Ściągają do Europy, celowo to robią, różnorodną imigrację. I to jest w modelu europejskim bardzo podnoszone. W modelu polskim tego nie ma. Nie jest ten aspekt podnoszony. To jest uzasadnienie dla Europy, ponieważ oni już tam u siebie mają, ale chcą jeszcze więcej przyjąć. Oni chcą przyjąć do 2015 roku, przepraszam, do 2050 roku, oni by chcieli przyjąć jakieś 100 milionów imigrantów różnokulturowych. To by im pasowało. W ten sposób chcą rozwodnić narody i utworzyć jednolite obywatelstwo europejskie i użyć do tego systemu edukacji. Drugi sposób rozwodnienia systemu edukacji i jego przemiany jest nasycenie szkół uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. I oczywiście ich jest za mało, dlatego się stwarza dodatkowe specjalne potrzeby edukacyjne. W taki sposób rozregulowując emocje i sposób wychowania młodych ludzi, żeby oni byli dysfunkcyjni. Więc sporo z tych dysfunkcji, które są później podstawą do edukacji włączającej, jest stworzona przez psychologię współczesną i przez media, głównie internet. No i jeżeli już coś takiego jest, jeżeli w szkole są ci wszyscy różnorodni ludzie, no to wiadomo, że nie da się nauczać wiedzy tak jak do tej pory. Dlatego trzeba, żeby szkoła się dostosowała do tych wszystkich uczniów i ta różnorodność jest traktowana, jest wyzwaniem dla systemu edukacji i jest traktowana jako zaleta. I szkoła ma się dostosować, więc ma być nowoczesna, więc ma zrezygnować z przekazywania wiedzy. Wiedza w Europie została określona jako nierówność strukturalna. Dlatego się z niej rezygnuje. Zamiast tego jest wychowanie razem. Jest
pewna definicja funkcjonalna edukacji włączającej. Mianowicie jest to taki stan, gdzie w szkole wszystkie dzieci ze wszystkimi różnorodnościami przebywają razem na jednych zajęciach przez 80% czasu. Czyli w tym modelu, który jest nam proponowany, który jest u nas wdrażany, nie ma takiej możliwości, żeby były jakieś osobne tryby. Wydzielanie uczniów niepełnosprawnych do osobnych trybów jest grzechem, ponieważ tam są dogmaty, ponieważ to jest rodzaj religii. I w ogóle mówienie o tym, że trzeba oddzielić jedne dzieci od drugich jest zabronione, jest zakazane. To jest grzech. Grzech śmiertelny tej religii. Tak samo wymagania, oceny, to jest grzech śmiertelny. Nie ma ocen. Jest ocena funkcjonalna, o czym też za chwilę powiem, co to jest. Uzupełnię tutaj wypowiedź mojej przedmówczyni o ocenie funkcjonalnej. Bardzo fajna sprawa. No więc, żeby tak to mogło funkcjonować, jak oni chcą, trzeba ten system całkowicie przebudować. Stworzyć nową kulturę edukacji. Tam edukacja dla nich jest ideologią. I oni to przyznają wprost w Europejskiej Agencji. Tam w ogóle jest całe mnóstwo wspaniałych kwiatków. To, co jest dobre dla niepełnosprawnych, dobre jest dla wszystkich. Czyli dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Rozumiecie państwo? Dlatego oni wprowadzają UDL, Universal Design in Learning, czyli projektowanie uniwersalne w edukacji. To się w ogóle wzięło z architektury, żeby były udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo, ale bardzo szybko przeszło na aspekty edukacyjne, czyli dostosowanie programów nauczania i metod dydaktycznych i sposobów oceniania do najsłabszych, czyli do najbardziej różnorodnych, czyli do takich, którzy tam są, czyli stworzyć takie ramy działania edukacji, żeby nie było potrzeby indywidualnego dostosowywania. Oni odchodzą od dostosowań indywidualnych, od indywidualnego traktowania dzieci na rzecz traktowania systemowego. To znaczy, że nie można komuś, kto ma jakieś dysfunkcje, dać specjalnego programu nauczania, bo to jest dyskryminacja. Trzeba dać taki sam program dla wszystkich, wtedy jest równościowo i wtedy jest pełna integracja. Czym jest to uniwersalne projektowanie w edukacji? W ogóle skąd się to wzięło? Jest to tożsame z ocenianiem kształtującym. To jest jedyna metodyka edukacji włączającej. Ona już, elementy tego są już obecne w Polsce też od około 20 lat. W Polsce tym zajmuje się, krzewieniem tego zajmuje się taka organizacja pozarządowa CEO, Centrum Edukacji Obywatelskiej. I tam jest taka główna pani metodyczka, pani doktor Danuta Sterna. Od niej mam sporo informacji, znaczy z jej wypowiedzi mam sporo cennych informacji. I tam między innymi jest taka informacja, że to się wzięło ze szkół specjalnych i dzieci upośledzonych. To były narzędzia stworzone właśnie do tego celu i one się świetnie teraz adaptują do edukacji włączającej. Projektowanie uniwersalne jest czymś bardzo podobnym, tylko ma nieco szersze znaczenie. I gdzie ono było próbowane? Świetnie się sprawdziło w Stanach Zjednoczonych do uczenia podstawowych umiejętności osób dorosłych w szkołach podstawowych. Jeżeli sobie pomyślimy, skąd się te osoby dorosłe w Stanach Zjednoczonych w szkołach podstawowych wzięły, no to musimy się odnieść do programu Wielkiego Społeczeństwa, Great Society, prezydenta Lyndona Johnsona, co oni chcieli podnieść tą ludność taką gorzej funkcjonującą, czyli po prostu uczyli murzynów z getta, analfabetów dorosłych, uczyli podstawowych rzeczy. No to walka z analfabetyzmem, który tam był najczęściej w gettach w wielkich miastach. No i to jest w tej chwili nam proponowane dla naszych dzieci, skoro tam się sprawdziło, to u nas też. No oczywiście do uczenia podstawowych umiejętności to się bardzo dobrze sprawdza, bo cała nauka szkolna, cała wiedza, tak zwana wiedza akademicka, już wspomniana, ma się ograniczyć do czegoś, co w tej chwili u nas jest realizowane w klasach 1-3, w nauczaniu początkowym. To ma być poziom wiedzy, jaki jest pożądany w edukacji włączającej, a powyżej to będą, nie będzie wymogów, tylko oczekiwania. Nie będą wysokie oczekiwania, że uczniowie będą się uczyć, ale to będzie ich wybór. Oni dostaną wsparcie, ale jak nie będą chcieli, to nie będą musieli. Nie będzie żadnych wymagań, nie będzie żadnej oceny. Jak ma przykład funkcjonowania tego tam UDL, projektowania uniwersalnego w szkole, wypowiedź jednego z naszych specjalistów,
doktora Tomasza Knopika z Instytutu Badań Edukacyjnych. To była wypowiedź podczas takiej niby debaty urządzonej w redakcji Rzeczpospolitej w czerwcu na temat edukacji włączającej i jak mają zadania wyglądać. No jeżeli są klasy zróżnicowane, tam są dzieci z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawne intelektualnie, również w stopniu głębokim. Jeżeli dzieci zdrowe i dzieci niesprawne są razem w jednej klasie, no to mają zadania i robią zadania według, robią takie same zadania, no lub bardzo podobne, według tej samej osi. I wspólne robienie zadań wytycza wspólne pole uwagi. I jest to świetny sposób na integrację społeczną. Ja to mniej więcej dokładnie cytuję. Żeby zapewnić taką integrację, to robi się tą integrację w sposób wymuszony, to znaczy sadza się uczniów rotacyjnie. Jak są niepełnosprawni, to sadza się sprawnych i tam każdy co jakiś czas musi przebić taką rotację. Wyznacza się uczniów takich lepiej, takich lepszych do zajmowania się tymi niepełnosprawnymi, żeby oni byli takimi ich menadżerami i robi się takie zadania, żeby robić je razem z niepełnosprawnymi intelektualnie. No i to jest robione celowo, specjalnie. To ci inkluzjoniści o tym mówią. Ci inkluzjoniści mają pełną świadomość, bo mają badania. Oni sami je przeprowadzali i inne badania, o których oni wiedzą. Mają pełną świadomość, że dzieci niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej spotykają się z agresją, przemocą, nękaniem, dyskryminacją. I to jest częste i to jest normalne. Zdarza się często, zdarza się potocznie. I oni to wiedzą. I wiedzą, że to powoduje problemy u tych dzieci niepełnosprawnych. Wiedzą to dobrze. I jaki mają wniosek? Trzeba zmienić społeczeństwo. Jak zmienić społeczeństwo? Wprowadzić edukację włączającą, ponieważ dla nich celem nie jest dobro dziecka. Oni to mówią, że tak, oczywiście dobro dzieci niepełnosprawnych. Nie, dla nich celem jest zmiana społeczna i koszta ludzkie, koszta społeczne się nie liczą. Poza tym, no tutaj nie oszukujmy się, nikt by się nie zajmował edukacją włączającą, powszechną, gdyby Komisja Europejska nie płaciła dużych pieniędzy za to. Więc te wszystkie instytucje i specjaliści są tam dlatego i są tak bardzo zaangażowani, bo mają za to płacone. Inaczej musieliby poszukać innego zajęcia, a to jest po prostu łatwiejsze. Można sobie lać wodę, można produkować te postmodernistyczne teksty i narzucać to zwykłym, normalnie funkcjonującym ludziom i brać za to kupę pieniędzy. I jeszcze osadzać w tym różnych znajomych, przecież całe mnóstwo firm prywatnych jest w to zaangażowanych. Ci ludzie będą walczyć o inkluzję jak o niepodległość. Ocena funkcjonalna. Świetna sprawa, proszę Państwa. Szczegóły tego powiedzieli specjaliści podczas takiej konferencji, która odbyła się 3 dni temu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. I ja zrobiłem z tego notatki i ja to odczytam. Proszę Państwa, tego nie ma za dużo. Bardzo dużo mówi się o różnorodnych potrzebach wszystkich uczniów, które zaspokajać ma szkoła przyszłości na miarę XXI wieku, korzystając z najnowszych osiągnięć nauki i technologii. Temu celowi ma służyć ocena funkcjonalna, której istotną częścią jest diagnoza potrzeb. Inkluzjoniści przedstawiają to tak, że aby móc kogoś czegoś nauczyć, należy wpierw dokładnie go poznać. Należy znać mocne i słabe strony, predyspozycje, preferencje, możliwości, trudności, zdolności, blokady. Należy te cechy pojmować holistycznie, czyli osadzić w całym kontekście społecznym dziecka. Ocena funkcjonalna musi więc poznać całe jego życie w środowisku szkolnym i wychowawczym. Oznacza to konieczność dogłębnej wiedzy na temat rodziny bliższej i dalszej, grupy rówieśniczej i w ogóle całego otoczenia diagnozowanego dziecka. Te wszystkie okoliczności mają bowiem wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój. Ocena funkcjonalna opiera się na ICF, Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, która zwraca uwagę m.in. na światopogląd rodziców, ich przekonania, wzorce kulturowe, zachowania religijne. O tym już była mowa dzisiaj. Ja to tak rozwijam i doprecyzowuję. To jest bardzo świeża wiedza, ja to wiem od 3 dni. Te różne okoliczności życia określono, pogrupowano w kategoriach i przypisano odpowiednie kody, tak jak koduje się choroby. Należy więc diagnozować każde dziecko od maleńkości. Ocena funkcjonalna jest przeznaczona dla ludzi w wieku od 1 roku do 25 lat. Ten tryb ma objąć całą populację w jak najwcześniejszym stadium rozwoju i prowadzić aż do dorosłości. Diagnoza ma postać kompleksowej analizy procesów poznawczych, w skrócie KAP. Jakby usunąć A, to jest KPP, Komunistyczna Partia Polski. Oraz analizy osobowości i funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Ma ona różnorodne warianty w zależności od wieku i płci diagnozowanego człowieka. Zawiera baterię testów w postaci aplikacji komputerowych, zestawy kwestionariuszy i materiały postdiagnostyczne.
Diagnoza rozpoznaje mocne i słabe strony badanego w odniesieniu do normy rozwojowej. Wymaga to oczywiście określenia takiej normy. Ponieważ narzędzia te tworzone są w oparciu o ICF, więc normę rozwojową określi nam to ciało, z którego ona pochodzi, co wskazuje na WHO. Normę rozwojową naszych dzieci, ich dobrostan, pożądane zachowania, właściwy kształt przekonań, światopoglądów i religijności rodzin będzie więc nam określała Światowa Organizacja Zdrowia i jej specjaliści. Każde dziecko i jego rodzina zostaną więc przebadane przez diagnostę pod kątem zgodności z normami określonymi przez WHO. Będzie to miało postać zastosowania baterii testów komputerowych i zestawów kwestionariuszy. Dziecko i jego rodzina zostaną dokładnie przesłuchani i poddani obserwacji przez diagnostę. Ich odpowiedzi i wyniki obserwacji umieści w odpowiednich rubrykach, które będą miały przypisane kody. Na tej podstawie system komputerowy wygeneruje raport wynikowy, a odpowiedni algorytm zarekomenduje diagnoście zestaw właściwych materiałów dydaktycznych i metod pracy z dzieckiem i jego rodziną. Te materiały i metody diagnosta będzie mógł wybrać dzięki wskazaniom algorytmu spośród zestawów dostępnych w aplikacji. Ocena funkcjonalna polega więc na komputerowej diagnozie i ocenie przez algorytm. Będą w ten sposób oceniane procesy poznawcze dziecka, jego osobowość oraz funkcjonowanie emocjonalno-społeczne. To wszystko będzie porównywane z normami WHO i opisane kodami ICF. Diagnoza pozwoli porównać badane dziecko z wzorcem dobrostanu przyjętym przez system. Tak zdigitalizowane dziecko zostanie następnie umieszczone na linii kontinuum prowadzącej od dobrostanu do zaburzeń. Ocena funkcjonalna pozwoli na określenie przyczyn zaburzeń i innych czynników wpływających na człowieka. Następnie algorytmy określą rodzaj wsparcia, które będzie przesuwaniem człowieka po ustalonej przez system linii kontinuum prowadzącej od wzorca do wzorca dobrostanu. Dobrostan ten będzie pojmowany holistycznie, sensu largo, czyli osobisty i społeczny. I to wszystko określają specjaliści według wskazań organizacji międzynarodowych. Należy mieć świadomość, jak dobrostan jest definiowany przez WHO. Jest tu przyjęta konstrukcja dobrostanu subiektywnego jako elementu zdrowia określonego nie tylko na podstawie obiektywnych mierników, jakimi są brak choroby lub niepełnosprawność, lecz także jako subiektywne postrzeganie przez człowieka zadowolenie z fizycznego, psychicznego i społecznego stanu własnego życia. Przyjęto trójwymiarową koncepcję subiektywnego dobrostanu, w której wyróżnia się dobrostan fizyczny, psychiczny, czyli emocjonalny i osobowościowy oraz społeczny. Wydaje się to oczywiste i niebudzące niepokoju, gdyby nie to, że za zdefiniowanie człowieka biorą się eksperci WHO. Ta sama organizacja definiuje także takie pojęcia jak zdrowie seksualne i zdrowie reprodukcyjne i wpisuje w konstrukcję dobrostanu subiektywnego. Zawartość tych pojęć jest na tyle dobrze znana, że nie będę ich tutaj wyjaśniał. Tak więc powinniśmy rozumieć pojęcie dobrostanu, które pojawia się często i w sposób fundamentalny w edukacji włączającej. To wyjaśnia procesy zachodzące w systemach edukacji wszędzie tam, gdzie przyjęto powszechną edukację włączającą, mianowicie powszechną obowiązkową edukację seksualną typu B, obowiązkową afirmację LGBTQ+, edukację genderową, aborcję. To, co Państwo widzicie tutaj na tych obrazkach. Pojęcia te stają się obowiązkowe w wychowaniu i edukacji dwutorowo. Pierwszy tor to pojęcie dobrostanu, drugi tor to pojęcie sprawiedliwości społecznej. Jej obecne pojmowanie definiowane jest na sposób postmodernistyczny i obejmuje wszystkie tak zwane grupy uciśnione, wskazywane przez lewackich aktywistów i organizacje międzynarodowe. W ślad za tym tworzona jest nowa sztuczna etyka, nakazująca traktować równościowo wszelkie grupy uznane za dyskryminowane. Należą to m.in. mniejszości etniczne, seksualne, genderowe, otyli, niepełnosprawni, a nawet zwierzęta, klimat i planeta. Traktowanie równościowe oznacza de facto afirmację wszelkich przedstawicieli tych grup, akceptację wszelkich zachowań ich przedstawicieli i aktywistów, dostosowanie życia całego społeczeństwa do ich roszczeń. Grupy te domagają się ustanowienia odpowiednich norm prawnych zmieniających życie całych społeczności i zwykle uzyskują to, czego żądają. Teraz proszę Państwa, na podstawie tego raportu wynikowego jest tworzony model wsparcia, czyli to, co szkoła będzie robiła z dzieckiem i z jego rodziną. I ma usuwać wszelkie bariery, które utrudniają temu dziecku osiągnięcie dobrostanu. Jeżeli dobrostanem dla nich jest zdrowie seksualne, zdrowie reprodukcyjne, będą usuwać to wszystko, co blokuje. A jeżeli badają rodzinę pod kątem światopoglądu, pod kątem religijności, to będą usuwać to, co się mieści w tym światopoglądzie, a co uniemożliwia dziecku seksowanie się. Jeżeli specjaliści psychologiczni wykształceni przez nowoczesną psychologię uznają, że dziecko ma dysforię płciową, czyli potrzebę dostosowania swojej płci, zaordynują tranzycję
Czyli no, zmianę płci, czyli de facto jest to kastracja chłopców, sterylizacja dziewcząt. No, Bill Gates marzy o takiej depopulacji, prawda? To jest świetne narzędzie na Polskę, która przeszkadza w tej integracji europejskiej. Zróbmy wszystkim tranzycję, no to nie będą się rozmnażać. A taka ciekawostka, w modelu edukacji włączającej istnieje pojęcie tranzycji. Jest to przechodzenie z jednego poziomu edukacyjnego na drugi, płynne przechodzenie, czyli bez żadnych ocen, tam nie trzeba mieć ocen, tam po prostu się płynnie przechodzi, jak się osiąga wiek, również przechodzenie ze szkoły do szkoły, również ze szkoły specjalnej do szkoły zwykłej. To też płynnie ma być wszystko we wszystkie strony, czyli i później przechodzenie z systemu edukacji do zatrudnienia. Też ma być płynnie na zasadzie pracy chronionej. Każdy ma być tak jak upośledzeni w zakładzie pracy chronionej zatrudniany. Już kończę. Więc proszę Państwa, jeżeli w naszej ustawie, czy w naszych ustawach, w naszych normach, w naszych szkołach już będzie wprowadzona tranzycja, rozumiana jako przechodzenie między etapami edukacyjnymi, to oni bardzo szybko dopasują do tego tranzycję płciową. I proszę Państwa, my te wszystkie rzeczy, co tutaj są pokazane, my z uśmiechem wchodzimy w to jak nóż w masło. Tylko dlatego, że Komisja Europejska płaci pieniądze, a mnóstwo ludzi u nas z tego żyje. Dziękuję bardzo.